Dobry wieczór, w telewizji witam serdecznie. Partia Nowoczesna, jak na nazwę przystało, zmienia standardy. Zmienia standardy, jeśli idzie o zawieszanie. W innych partiach zawiesza przywództwo. W Nowoczesnej jest to zawieszanie samoobsługowe. Oczywiście ten proces ma swoją odwrotną stronę, którą jest odwieszanie. I tak zdarzyło się ostatnio. Trzech posłów się najpierw zawiesiło, potem odwiesiło. Zagadka. Jak powinien w związku z tym nazywać się przewodniczący lub przewodnicząca Nowoczesnej? Szatniarz. Nowoczesna jest partią, która popełnia błędy, ale potrafi też wyciągać wnioski. Wracamy do klubu. Uznaliśmy, że te wszystkie nasze postulaty, które zawarliśmy w naszym proteście, bo tak to trzeba nazwać, zostały spełnione przez Nowoczesną. Dobry wieczór Państwu, to jest program w telewizji. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Krzysztof Fezet i Rafał Ziemkiewicz, witamy serdecznie. Bardzo brakowało tych trzech postaci polskiej debacie publicznej, prawda? Teraz te wszystkie konflikty, które mamy międzynarodowe, no widać było, że coś tam nie do końca trybi. A teraz wraca pani Schmidt, wraca pani Scheuring-Wielgus, no i przede wszystkim wraca pan Mieszkowski. Myślę sobie, że tak do poniedziałku wszystko będzie już świetnie załatwione. A ja nie mogę się doliczyć jakoś, bo oni jak się zawieszali, to powiedzieli, że się zawieszają, pamiętam, na miesiąc, czy nawet na 3 miesiące, ale nie wytrzymali tyle. Ja rozumiem, że to wiszenie było widocznie niewygodne. Taki ale umowny miesiąc. Że... Myślał od razu na ruski rok, żeby się zawiesić. Ale jak oni tak liczą wszystko, jak czas liczą, to nic dziwnego, że z tą subwencją im się tak skończyło, że im zakwestionowała Państwowa Komisja Wyborcza. Tak może być. No już nie chcę już przypominać panu Ryszardowi nawet, że do trzech nie potrafił policzyć króli konkretnie, więc było prościej. A tutaj jednak tych trzech się odwiesiło. Taki może suchar na początek programu, siedzi pani Lubnauer przed komputerem, mówi, o, Mieszkowski mi się zawiesił. Taki sucharek na początek. No, ale przyzna, że tęskniłeś. Każdy, oczywiście, że tęskniłem. Cóż my byśmy bez partii Nowoczesna zrobili, bez jej przewodniczącego, ale też innych właśnie gwiazd, takich jak pani, aż się podobno obraża, jak się nieprawidłowo wymawia jej nazwisko, a prawidłowo wymienić nazwisko trudno, więc wiecie, o którą panią chodzi, tam precz z dyktaturą kobiet. Także pan Mieszkowski też jest całkiem niezły, także witamy serdecznie z powrotem w telewizji. Cieszymy się bardzo. Pytanie tylko, czy wzrośnie teraz Nowoczesnej, czy z kolei opadnie trochę, bo z jednej strony wzrośnie, no bo członkowie rodzin, poza rodziną pani Schmidt prawdopodobnie, no jednak poprą znowu Nowoczesną. Z drugiej strony może spaść, no bo pani Scheuring-Wielgus to jest też taka mocna zawodniczka, która podobno trochę jednak tego umiarkowanego elektoratu odpycha. Ale jest też proroctwo Marka Jakubiaka, że czy on powiedział, że on to wie, na odpowiedzialność posła Jakubiaka, że w lutym się Nowoczesna ma rozpaść na dwie Nowoczesne i wtedy my naprawdę już będziemy bardzo szczęśliwi w naszym programie, mając dwie Nowoczesne. Czyli pani Scheuring na lewo, pani Wielgus na prawo. To będzie dopiero Czekamy śmieszne. Na to. A teraz Państwu chcemy pokazać ilustrację do słów wiekopomnego Mariana Hemara, który powiadał, że prawdziwa satyra to jest sam cytat bez komentarza. I my po prostu pokażemy Państwu coś, co ja długo myślałem, nie umiem skomentować, stwierdzić, że właściwie może i nie potrzeba. Zwracamy uwagę na ekspresję tak, prawej dłoni. I od razu zagadka, gdzie jest druga ręka i czy przypadkiem nie w nocniku. PiS poszedł na wojnę z całym światem. Dla Jarosława Kaczyńskiego polityka międzynarodowa była zawsze tylko funkcją polityki wewnętrznej. Dlatego ożywią najgorsze polskie demony rasizmu, islamofobii, histerii antymuzułmańskiej, germanofobii, ukrainofobii, a ostatnio sięgnął po najgorszego z demonów, po demona antysemityzmu.
piach idą dokonania i praca całych pokoleń symbolizowanych przez takie nazwiska jak Giedroyć, Mazowiecki, Geremek, Lech Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski, Krzysztof Skubiszewski czy Lech Wałęsa. Po to, żeby tutaj rządzić przynajmniej przez 3 kadencje, żeby przeorać Polskę, jak powiedział z jednym z wywiadów, by zdobyć konstytucyjną większość. Kaczyński gotowy jest pójść na wojnę z każdym. Dlatego, o naiwni, porzućcie wszelką nadzieję. Oni nie cofną się przed niczym. Brakowało mi jednak jeszcze kolejnego tego zdania. Spójrzcie na nas, myśmy zostali z tą ręką, której nie widać właśnie w przysłowiowym nocniku. Nie, ale chyba przesłanie było jasne. Po prostu dajcie ze siana, przestańcie czytać jakieś gazety wyborcze, zapiszcie się do PiS-u. Tutaj już przegwizdane, nic z tego nie będzie. Także ja nie wiem, najpierw mi się wydawało, że pan Jarosław Kurski parodiuje kogoś, bo to tak trochę wygląda jak parodia. Mm-hmm. Ja pomyślałem, że chyba się odsłonił, no w ogóle chyba będzie miał duże nieprzyjemności za tak to. Myślisz? Zauważ, że no, to, że wymienił... pusto za plecami, prawda? No, zwolnienia w Agorze idą oczywiście. Wszędzie na to, tak, znowu 53 pracowników, gratulujemy serdecznie usprawniania firmy i jej sukcesów, natomiast które, co nie będziemy ukrywać, cieszą nas niezmiernie. Natomiast zwróć uwagę, że wymienił Lecha Kaczyńskiego, to być może była taka przebiegłość, taka myśl, żeby na złość zrobił, może to elektorat połknie. To, ale to już Henryka Krzywonos wymyśliła. Ale wśród tych wielkich nie wymienić Adama Michnika? No rzeczywiście. Mazowiecki, to po porządku, no Geremek, tam Bartoszewski, ale Michnika nie wymienić? No. No to ja się obawiam. Nie zdawałem sobie sprawy, że tam jest aż tak gorąco po prostu. Może to jest, wyborczej. No a, tak, a może ten demon przecież, antysemityzmu przecież już tam... Przecież to nie jest człowiek jakiś, że tak powiem, to nie jest byle frajer, za przeproszeniem. No nie, jeśli nie wymienia Adama Michnika, to w jakimś konkretnym celu. Prawdopodobnie szykuje się tam jakaś wolta, jakaś rewolucja. No, myślę, że pan Jarosław Kurski jest od tylu lat pełniącym obowiązki. P.O. O, jaka zbieżność. No. Och, jaka zbieżność. Zbieżność pewnie przypadek? Oczywiście. Nie sądzę. Oczywiście. Dodam jeszcze, że muszę powiedzieć, bardzo mi się naprawdę podobały w tym przemówieniu te wątki takie, że na przykład ten odwieczna polska islamofobia. Faktycznie, tak, no, Legnica, tam jakieś kresowe stada, Sobieski, tak. Germanofobia nasza, ten drach... Geremkofobia jeszcze powinna się drach na hosten polski, nie, to zaraz czekaj, nie, bo to jak Polacy te dzieci niemieckie do tarcz przywiązywali pod Cedynią. To szturofilia jest wtedy. A się wszystkie te zboczenia mylą, naprawdę. No po prostu w każdym razie to była tak piękna przemowa, naprawdę, że chciałbym ją obejrzeć raz jeszcze, ale to chyba zrobię już, nie będziemy Państwa tym męczyć, zrobimy to potem. Później, tak, no, później. Ale sobie nadmienić, samemu. Warto nadmienić, że przecież pan Jarosław Kurski nie jest osamotniony na Czerskiej w tego typu przekazie. Ja nie potrafię, ja się będę uczył i obiecuję to Państwu, że tak przerazić powiem, ludzi, tak. Nadeszła chwila, godzina, tam no nie porzućcie, porzućcie nadzieję. Oni się nie cofną przed przerażeniem. No ale dziś na przykład w tejże terror. Gazecie tego pana, który tam właśnie w tej chwili zawiaduje, ukazał się niezwykły zupełnie paszkwil Wojciecha Czuchnowskiego o Bronisławie Wilcztajnie. Wręcz no, podpadający się... pod zupełnie legalny, choć nielegalny antysemityzm. Bo stał się Bronisław Wilcztajn antysemitą. Bo... Tak, jest po prostu złym. Złym Żydem, wstrętnym. Tak, antysemityzm jest obrzydliwy. Zdradził, można tak, powiedzieć, tak. Zdradził swoje żydostwo. No i Czuchnowski, jak to stary, że tak powiem, zasłużony cyngiel, próbował wykonać jakąś to tak jeszcze, taką egzekucję, jeszcze... ale przypomina w tym Woody'ego Allena, który biegał kiedyś z takim pistoletem z mydełka i robił napad na bank, deszcz spadł, pistolet się, tak jak ten Czuchnowski, tak ale się oklepł. Stara. Ale się stara, mimo że wszystko stracone, to on jeszcze chce tam tym jadem strzyknąć, sięgnąć. Skoro jesteśmy przy ludziach przerażonych, to teraz o swoim przerażeniu opowiedział też publicznie pan Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej, czyli też PO. Zostajemy przy temacie PO. Pan Trzaskowski się troszkę, jakość dźwięku nie jest taka znowu fantastyczna, jakbyśmy chcieli, ale treść nagrania jest tak fantastyczna, że uznaliśmy, tak, że jednak warto spotkanie pana Rafała Trzaskowskiego z publicznością.
Jeżeli ja słyszę ludzi młodych, którzy, moich jakichś tam dalszych znajomych albo studentów, którzy mówią: Rafał, ty jesteś fajny, okej, okay, ale generalnie Holender, ja nie wiem, co będzie, bo ten jaki to tam naprawdę ma w sobie ten rewolucyjny zombie, po prostu pogodzi to wszystko, co złe i tak dalej. Tak. Ja po prostu jestem przerażony, to znaczy, że jest olbrzymia robota do wykonania, żeby ja się pytam, ale widzicie tego, co się dzieje przez te dwa lata? Widzimy masakrę. No i? A wy robiliście tak samo, albo gorzej. No ale przepraszam, to nie jest... Ale dobrze, ale nie musicie o tym przekonywać. Od początku idziemy z nową rewolucją. I w porządku idziemy z nową rewolucją. Od początku idziemy z nową rewolucją. Drogę dwa. Sprytny pan Rafał się bardzo zrobił w tej kampanii, bo to chyba trzeba traktować jako początek kampanii prezydencko-warszawskiej pana Rafała Trzaskowskiego, bo z reguły, jak się słyszy w internecie, to spotkania działaczy Platformy wyglądają trochę inaczej. To znaczy właśnie wtedy działacz Platformy mówi, że my to zmienimy i tak dalej, a publika odpowiada, no ale przecież byliście i nic nie zrobiliście, jesteście tacy sami albo i gorsi. A tu on to wyjął tym ludziom z ust. Po co? No po to, żeby te wszystkie panie, no, wyglądali tak, to studenci powiedzmy, bo to było też o spotkaniu ze studentami, ale to chyba nie byli studenci. Trzeciego wieku uniwersytetu. Chyba raczej tak. Ale po to, żeby oni, jak rozumiem, zaprotestowali, powiedzieli, no gdzie, jak, przez te dwa lata, przecież było świetnie. A tu nic. Ja tylko sobie przypominam całkiem niedawny wywiad Rafała Trzaskowskiego, który bardzo długi, taki może być wywiad rzeka, nawet nie dlatego, że lał wodę, ale po prostu takich potężnych rozmiarów i ktoś mu tam przypomniał, że po pierwsze jest wymarzonym kandydatem pani Hanny Gronkiewicz-Waltz na prezydenta Warszawy, co już go bardzo mocno w tej rzece, w tym wywiadzie rzece topiło, ale druga rzecz, przypomniano mu pewne fotografie, kiedy objeżdżał, opływał w zasadzie na motorówce, ale bez Lecha Wałęsy, z panią Hanną Gronkiewicz-Waltz, no różne tutaj wodne akweny. I on wtedy stwierdził, że owszem, ale tu się nie ma z czego śmiać, ponieważ on wtedy zabezpieczał wały w całej Polsce. No jak z panią Hanią, to chyba przewały, proszę państwa. Ale chyba trafnie wyczaił, że pływanie motorówką bywa w Polsce wstępem do wielkiej kariery. To tak. Nawet nie tylko w Polsce, bo możemy międzynarodowo można zrobić wielką karierę. Także Nobela można dostać za to nawet. Bardzo sprytny młody człowiek i tutaj to jego przerażenie też być może to taki chwyt erystyczny, no ale żeby już państwa tym przerażeniem nie karmić, a jeszcze zostać przy temacie PO, to teraz taka twarz, może nie czepiajmy się twarzy, ale sławne nazwisko Platformy Obywatelskiej. Tak. Why is it the world never remembered the name of Johann Gambleputty? De Bon, Hausfirm, Splendenschlitz, Kraskrenbon, Friedigedangledunglebar, Steinbon, Neckthresher, Applebanger, Horowitz, Tickelensick, Grandenoddy Speltickel, Grandisch, Grunwaldmeier Speltewasser, Kirstlich, Imbel, Eisenbahnwagen, Guten Abendbitter, Eine Nürnberger Bratwürstel, Gespört mit Zweimarker, Lube, Hunsfurt, Gumberaber, Schonendanke, Kalbsfleisch, Mittelracker, von Hartkopf of Ulm. Proszę wybaczyć, że nie przedstawiłem pani pełnym imieniem i nazwiskiem. Za mało czasu pan rano miał najwyraźniej, żeby wyćwiczyć. Jak pani się czuje, kiedy właśnie przedstawiają panią inni dziennikarze jako Róża, Maria, Barbara, proszę wybaczyć, że nie pamiętam dalej. Jak sobie chcą zadać ten trud, no to ich sprawa, ja się tak nazywam. Ja sobie wyobrażam, jak oni chodzili przed spotkaniem po korytarzu, waląc się pięścią w głowę, powtarzając Róża Maria, Rysin von Thun und Hohenstein. To von jest najważniejszy, jak się Hohenstein. Umlaut wymawia, albo nie, no biedacy robią sobie straszną krzywdę, ale jak lubią. Bałem się, że redaktor Nicinkiewicz z Rzeczpospolitej, który ostatnio wsławił się takim tweetem, że dowodem na pełną symbiozę PiS i narodowców jest to, że narodowcy zrezygnowali z tej, no, że tak powiem, lekko chyba głupawej w pomyśle, ale nie chcę już teraz nikogo obrażać, bo decyzja była mądra, zrezygnowali z manifestacji pod ambasadą Izraela i to miał być dowód na to, że to jest jeden organizm, no jak można temu zaprzeczać, ale bałem się, że zapyta, jak pani się czuje, mając trzy imiona, trzy nazwiska i z domu Woźniakowska. No ale trzeba mieć coś, no jak się nie ma innych przymiotów, to nazwisko przynajmniej. A powiedzmy sobie szczerze, że pani Grafini, no
jakby powiedzieć, wśród licznych cnót, którymi pan ją przyozdobił, to jakaś taka Szukasz ich na suficie, tych cnót, widzę. Błyskotliwość. Mowa ciała jest, że spojrzenie w górę jest oznaką pewnej bezradności. Bo szukam właśnie tych jakichś przymiotów, przymiotniki byłyby łatwiejsze, prawda, do znalezienia. I właściwie poza regularnym nadawaniem na własny kraj w mediach obcych, to właściwie nie wiem, czym pani... I poza tym nazwiskiem, którego się kiedyś tam troszkę chyba pani wstydziła, a dzisiaj już nie wstydzi, bo to tam i tak przegrała. A wiesz, jak ma na imię mąż pani Róży? Róży Marii Barbary, no, Grafin Fontun. Na imię ma Franz. I nie Timmermans, dlatego tak wiedziałem, że to się zaskoczy. Tak, tak, tak samo, akurat zbieżność przypadkowa, ale też no, jakoś możemy zapowiedzieć też temat drugiej części, bo w Telewizji Ekstra oczywiście poświęcimy sprawom polsko-izraelskim, jak zapewne się państwo domyślacie. I tutaj drobny cytat z pani Róży Tun, która po obejrzeniu pewnej satyrycznej grafiki stwierdziła: oto dowód, że mamy w Polsce grupę ludzi, którzy marzą o tym, by zrobić kolejny Auschwitz, tym razem Niemcom. To taka zajaweczka części w Telewizji Biedni Ekstra. Ci Niemcy po prostu, jak wszyscy na nich dybią, to ja się nie dziwię, że ona ich musi bronić przed Polakami. I przede wszystkim przed... Dochodzi do tego, że Polacy przypisują Niemcom winy za rozpętanie wojny światowej, drugiej i pierwszej, zresztą ale też za z tymi Polakami za nie przesadzajmy, Rafał, bo pani Róża wyraźnie kiedyś powiedziała, że jest europejskim politykiem wybranym w Polsce. Więc no skoro jest europejskim, to bardziej tak Europejczycy. Troszkę tak jak generał Zajączek. No tak, i musi będzie pewnie ciekawe. Musiała bronić Mówił, oby. Że jest francuskim generałem, którego Napoleon przysłał akurat tutaj, ale to... Zbieżność ale, wyłącznie ponieważ przypadkowa. Musimy dbać... Ale musi bronić, właśnie zmierzam do kolejnego naszego materiału, że oby musiała bronić przed bohaterem naszego następnego materiału, czyli mam nadzieję, że takim ludziom jak pani Róża i tak dalej, teraz kilka sekund nazwiska, że ten człowiek zalezie jakoś im za skórę. Ale niestety wyszło, że jest na niego hak. I proszę posłuchać, mówimy o ministrze spraw zagranicznych. Najpierw pacyfista, zadymiarz, anarchista, a później stateczny profesor, teraz wreszcie minister. Która z tych przemian była najtrudniejsza? No, odwołuje się pan do jakichś odległych czasów. Dla mnie lata 70., 80., okres działalności opozycyjnej. Rzeczywiście nie nazwałbym siebie pacyfistą. Dzisiejszy nastolatek powiedziałby, a poza tym epickie imprezy. No tak, tak, tak. Są takie tutaj artykuły, głosy rzeczywiście. Lata 70. to też życie studenckie. Lata melanży, dekada w branży, wiemy. Ja, panie kolego, nie jestem przyzwyczajony pić na barstków. Lubię pić po męsku. Napiję się kilka. Z tobą zawsze. Pani też ze szklanki? Tak. Ale tylko do połowy. Pan się chwalił, że pan jeszcze grypserą, jakby trzeba było, to by się posłużył. No był ten tutaj styk między więźniami politycznymi a kryminalistami przy różnego rodzaju zatrzymaniach, na dołkach tak zwanych, że rzeczywiście ten język się przenikał. Grypsujesz? Co robię? Grypsujesz czy idziesz do frajerów? Grypsuję, co to znaczy? Jesteś gitem czy frajerem? Ja nie wiem, czy to jest też taka zupełnie dobra decyzja, całej wierchuszki PiS, że ten oto człowiek został ministrem spraw zagranicznych, skoro on jest taki mocny w grypserze, to raczej mógłby być łącznikiem z częścią opozycji, prawda, tam no, powiedzmy za rok, dwa lata. No, może ta zdolność będzie kiedyś wykorzystana, ale mnie zastanawia, muszę powiedzieć co innego. To jest kolejny coming out wysokiego rangą członka PiSu czy władzy. Właśnie nie wiem, czy pan jest członkiem PiSu, chyba jest bezpartyjny, ale w każdym razie człowieka związanego z obozem rządzącym, który okazuje się byłym hipisem. A na przykład były gitowiec, na razie żaden się jeszcze nie objawił. I ja nie wiem, czy to nie jest jakaś nierównowaga, być może to jest temat dla pana Jarosława Kurskiego. Peace and love, żeby... peace and love, hasło hipisów, nie wiem, no czy więc... pamiętasz. No tylko ten PiS pisany troszeczkę inaczej, nie tak ale... po angielsku, tylko po naszemu. Może to jest temat tak dla na kolejny taki wykład, odezwę, na którą bardzo... Żeby jeszcze raz porzucić tę nadzieję. A, ten ruch mi przypomniał, że trzeba telefon odebrać, także odbieramy. Halo, halo. A, dzień dobry, kłaniam się bardzo. Tu kłania się Dominika z Katowic. Witamy serdecznie. Bardzo mi miło z waszego tandemu, pana, panie Ziemkiewicz, ja pana ubóstwiam. I dzisiaj, no, dzisiaj chcę powiedzieć o panu Morawieckim. Mhm. Super gość, proszę pana. Pokazał klasę,
potrafi rozmawiać z tymi wszystkimi dziennikarzami na Zachodzie, którzy nas tak, no powiem krótko, opluwają nas. Robią nas jakichś antysemitów, oszczerców. Pani Dominiko, rozumiem, że to komentarz do dzisiejszego spotkania w Muzeum Rodziny Ulmów. To przy okazji zapowiem, że o tym w drugiej części będziemy rozmawiać, fragment tego spotkania. Ale jeszcze chciałabym coś powiedzieć tutaj ważnego bardzo. Jeżeli mówimy tutaj o kwestiach polsko-żydowskich i mówimy o Niemcach, to musimy też w ramach symetrii mówić o Związku Sowieckim. Bo zauważam, że bardzo mało mówi się przy społeczności o systemie stalinowskim. On też doprowadził do tego, że stworzył się tutaj na naszych ziemiach właśnie ten Holokaust właśnie. A ci dwaj okupanci doprowadzili do tego, że dokonało się tutaj na naszych terenach właśnie mordowanie Żydów. A my jesteśmy przecież państwem, no, które nic nie zauważyło. Troszeczkę pani nie chce użyć słowa nagina, ale ponieważ jesteśmy na żywo, to szybciej nie wymyślę nic. Trochę pani chyba tę historię nagięła jednak. Dlaczego? No jakieś sowieckie obozy koncentracyjne pani może przypomnieć. Ale ja nie mówię o sowieckich. Chodzi... No tak pani powiedziała, ja że Związek Sowiecki jest też współodpowiedzialny za zagładę Żydów tutaj. Bo za ja Holokaust. Czytałam, bo ja czytałam Tymata Snydera i mówię o ziemiach pomiędzy Hitlerem a Stalinem. Właśnie, na pewno... że on nas tak rozczłonkował, że myśmy nie byli w stanie po prostu zapewnić tym Żydom po prostu więcej pomocy. A, w tym znaczeniu pomocy. Tak, pełna zgoda, oczywiście. Pani Dominiko, dziękujemy, przepraszam, że musimy kończyć. No ja chciałem przypomnieć, że jednak gdyby nie było paktu Ribbentrop-Mołotow i tak dalej. Nie chciałbym jeszcze, gdyby nie było nie związku, chciałbym pomagać naszym zachodnim sąsiadom w zdejmowaniu gdyby, z nich tego tak, opium. Gdyby Związku Sowieckiego nie było i nie byłoby inspiracji dla Adolfa Hitlera. No, on się od kogoś tego wszystkiego nauczył. Zresztą uczniem był, który nie doścignął mistrzów, ale proponuję, żebyśmy coś takiego dzisiaj też może, zanim przejdziemy do tych tematów w drugiej części, lżejszego poruszyli. Dzisiaj na przykład jest zawsze jak nie wiadomo co wymyślić, to zawsze wystarczy zajrzeć do kalendarza, jak myślę, bo właściwie w kalendarzu to prawie każdy dzień to jest jakiś dzień. No, kiedyś, no to dzisiaj. Pamiętam, że dawno temu w tygodniku Najwyższy Czas wydawaliśmy taki kalendarz spisując te wszystkie dni. Właściwie nie ma dnia, żeby nie było dnia czyjegoś. Mało tego. Dzisiaj... Tych dni jest więcej niż dni kalendarzowych. Czasami jednego dnia jest to dzień tego, tego i owego. Dzisiaj jest dzień handlowca. Nie wiem, czy państwo wiedzieli. No to sprzedamy państwu. A my wiemy. Taki oto materiał. Cysterna. Ja mam cysternę. Ja chciałam wodę wam sprzedać. Za połowę taniej niż wy. Chciała nam pani wodę sprzedać? Tak. Połowę taniej. Ale nie chcemy kupić od pani wody. Ale ja chcę sprzedać wam. Mały biznes klub, wszystki biznes klub, jakiś biznes klub, potem lawa. Proszę pana, czy Polacy mają łeb do interesów? Jeszcze to jaki? Nawet kurde dwa. Tylko zależy jak na to patrzeć. To znaczy? Widziała pani ostatnio ile afer było? To jak nie mają? Mają! Pewnie, że mają. Jak to nie, jak tak? Wystarczy dobrze pomyśleć, przespać się dwa razy z tym tematem i proszę, mają kasiora leci. A skarbówka na słupie głęboko. Wystarczy zapomnieć jednego dokumentu, tak jak ja, w środę i 300 jest. Tanio kupić, drogo sprzedać, dobry towar, nie badziewie. Polak ma zawsze głowę do interesu. Ale jest ich pracowity. Pana zdaniem, z kim się najlepiej handluje? Zdecydowanie obcokrajowcami. Przychodzi, ogląda, widzi to, co widzi, wie, że coś może się popsuć, coś może być sprawne. Różnie to wygląda w życiu. Sam odkupujemy używany człowiek, który nie robi problemów. A Polacy robią? Polacy robią, tak. Najczęściej trafiają się tacy, którzy uważają, że ja to jestem człowiekiem z najniższej kasty, a on jest nie wiadomo kim. I narzuca mnie na zasadzie nie za 15, a za 5 zł. Polak z Polakiem najlepiej handluje. To się handluje normalnie z każdym, tylko trzeba się dogadać z kwestią tego, że jebani, no, nieraz człowiek podchodzi, nie wiesz co, chce, humoru nie ma, wystarczy coś nie tak, ja mam to nagotować. Maszo, przebierają, narzekają, jedni chwalą, drudzy narzekają, no, zależy jaki klient. Wysłuchać jednym uchem, drugim wypuścić i dalej robić swoje.
Jedna z takich rzeczy, muszę powiedzieć, z których dawniej byłem bardzo dumny, dawniej to mówię o czasach PRL-owskich jeszcze, kiedy to jak mówiono, że wszyscy w tym samym obozie jesteśmy socjalistycznym, ale w naszym baraku najweselej, to w naszym baraku nie tylko było najweselej, ale Polacy właściwie byli takimi Fenicjanami obozu socjalistycznego. Na zewnątrz było trudno wyjechać, bo paszport, a na ten dowód osobisty, to przynajmniej można było pojechać do NRD, tam kupić czekoladki, tytoń fajkowy, zawieźć to na Węgry, tam wymienić to na koszulki. Lub zegarki elektroniczne. Do Rosji, tak. To tam w związku znaczy się sowieckiego, to z rajstopy ze złotą nicią się woziło jakieś oczywiście złoto, no ale to już było mocno nielegalne, a już mówię, trzeba było ukrywać. I po takich wyprawach jednej, drugiej, trzeciej, piątej, to ja się nawet nie dziwiłem, że jak mi kolega opowiadał, jak się jechało do bratnich, może nie socjalistycznych, ale łatwiej tam było krajów blisko wschodnich, na przykład Syrii, prawda, czy Iraku, to jak wychodził człowiek z lotniska, to od razu widział napisy po polsku, kochany Bulandu, tu najtaniej na przykład. Taką żeśmy sobie wtedy wyrobili reputację naprawdę narodu niezwykle przedsiębiorczego i coś z tego handlu chyba do dzisiaj jeszcze w nas tkwi, mam wrażenie, że... No chyba tak. Ostatnio tego typu dyskusja miała miejsce w mediach a propos zakazu handlu w niedzielę i kolejne firmy, choć wymyśliły te swoje patenty, różne firmy odzieżowe, wymyśliły już na Zachodzie, na przykład w Londynie jest firma odzieżowa, która potrafi znakomicie obejść zakaz handlu w niedzielę i po prostu wpuszcza klientów w niedzielę do swoich sklepów, to one się nie zwają wtedy sklepami, możesz przebierać każdy materiał, jaki chcesz, ale zamówienie składasz wyłącznie w internecie. Ponieważ nie musisz mieć przy sobie telefonu, to stoi taka budeczka, zamawiasz i jeśli zamówisz do 14:30, to wieczorkiem do domu ci to przywiozą. Więc myślę, że u nas będzie chyba jeszcze lepiej. Na stacjach benzynowych już to wymyślono. Jak nawet Angole potrafili wymyślić, jak obejść głupi przepis, to tym bardziej to będą umieli Polacy, więc Sejm będzie miał dużo zabawy i roboty, bo będą następne nowelizacje, teraz uszczelnienie. Uszczelnianie tego zakazu, że tak nie wolno, śmak nie wolno, jak nie uszczelniają, to oczywiście, no skromnie powiem, mówiłem, że to tak się w końcu skończy, na Węgrzech się wycofano. Ale przynajmniej patrzmy znowu w nas, Polakach, ten spryt jest, a nie tak jak w niektórych cudzoziemcach, gdzie jak pokażemy Państwu materiał, no są tacy ludzie, którzy biorą niewłaściwe narzędzie, nic im nie wychodzi. Materiał jest zresztą z Ameryki, z pięknej miejscowości, jaką jest Seattle. Tak, był taki film Bezsenność w Seattle, a to jest jego zupełnie inna, doskonalsza, nowoczesna, powiedzmy sobie. To jest nie tylko bezsenność, ale to bezmyślność w Seattle. Proszę oj, bo zobaczyć. Zdradzisz zakończenie. To się w pewnych kręgach to chyba się nazywa włam na Babę Jagę, tylko pan nie miał niestety tej czarodziejskiej takiej miotły, tylko wziął po prostu nie czarodziejskiego mopa. Ona latała niestety tylko w jedną stronę. Ona latała w jedną mop stronę. Mop właściwie, tak, bo to no nie to jest... Tak, no właśnie nie udało się, no, chyba nie było szczotki. Muszę powiedzieć, że naprawdę z tym ostatni to można by chyba konkurs ogłosić, gdybyśmy dzisiaj nie mieli takich bardzo poważnych tematów. Chyba byśmy ogłosili konkurs, co ten facet niedoszły w złodziej samochodów chciał osiągnąć wchodząc na ten dach. Ale czy wiemy, czy to złodziej, bo może to był jego samochód i zatrzasnął sobie kluczyki na przykład, prawda? No to, co chciał osiągnąć, tym nie wiem. Właśnie prawdopodobnie położył się spać. Wygląda na człowieka, który był... Może ma w domu łóżko piętrowe po prostu własnym... i musi być odpowiednio wysoko, żeby zasnąć. I, no, a może tak, może musi spaść na głowę, żeby zasnąć, bo kłopoty rzeczywiście z Seattle. Są tacy ludzie, prawda? Bezsenność, Seattle, tak. Wszystko się zgadza. Zgadza się. Ja to nawet myślałem początkowo, żeby ten film Państwu zatytułować Pan Rysiek próbuje wejść do zarządu Nowoczesnej, ale jak zobaczyłem to, co na końcu się stało, to absolutnie do Pana Ryśka nie pasuje. Wiesz, skoro to już tak trochę nawiązując do tematu drugiej części, skoro mamy teraz do czynienia z atakującym wściekle Polskę politykiem izraelskim, który też zasłynął między innymi tym, nie ma matury, jak to Super Express wytropił tej swojej izraelskiej, a zasłynął tym, że
powoływał się w jednym z przemówień na filozofów starożytnych Platona, Arystotelesa i Kopernika, to się okazuje, że takie zjawisko, jakim jest rysiek z planu, to nie jest nasze wyjątkowe. To nie jest nasz wynalazek, absolutnie. Nie. Ale skoro powiedziałem, że nawiązujemy już do drugiej części, to teraz, żeby już wejść, przepraszam, znowu ostre cięcie i klimat zupełnie śmiertelnie poważny, zajawka jak gdyby tego, o czym będziemy rozmawiać z Państwem w drugiej części, wywiad dzisiejszy z Pawłem Kukizem. Współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej do spraw kontaktów z Polską w Radzie Najwyższej Ukrainy zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie zmian do ustawy o IPN, która ich zdaniem jest radykalnie antyukraińska. Panie przewodniczący, z Ukrainą też trzeba dialog po reakcjach strony ukraińskiej na wątki dotyczące właśnie Ukrainy w tej ustawie? Proszę pani, tam jest, jeżeli ja czytam Wiatrowicza, który twierdzi, że ustawa, czy ten zapis Kukiz 15 dotyczący penalizacji banderyzmu uderza w Ukraińców mieszkających w Polsce, to ja odpowiadam, że nie uderza w Ukraińców mieszkających w Polsce, tylko uderza w tych Ukraińców, czy w tych polityków, którzy na czerwono-czarnych sztandarach bandery, na bandyktach, którzy zamordowali 150 tysięcy Polaków, 30 tysięcy swoich, SS Galicjen i poza tym a propos Żydów i wymordowali również dziesiątki tysięcy Żydów, oni budują sobie tożsamość. W tych jest ta ustawa wymierzona. W tych, którzy na krwi, na cierpieniu budują tożsamość narodową. Wkurzył się trochę. Tak. Pamiętam jeszcze Pawła Kukiza, jak jeździł na Majdan i miał trochę chyba, był bardziej otwarty, powiem. Nie chcę powiedzieć naiwny oczywiście, bo to też zależy, co kto sądzi na temat wydarzeń na Majdanie, ale wtedy był jakoś tak bardziej chyba proukraińsko nastawiony. Zdaje się, że potem parę kontaktów z ukraińskimi politykami i zaczęło mu to przechodzić, a dziś już jest tak, jak jest. Zresztą nie mówił tu o Ukrainie, tylko mówił o banderowcach, czyli o bandytach. Ja bym jednak powiedział, że w trakcie Majdanu, no oczywiście gdzieś tam się ich widywało, ale wydawało się, że to jest taki margines. Na początku teraz na pewno nie. Na kolejnych występach władz ukraińskich, po występach prezydenta Poroszenki, to powiedziałbym taką formułą, że okazało się, że niestety Ukraina straciła przy bliższym poznaniu. I nadal bardzo traci po tym, jak się bliżej poznaje, ale miejmy nadzieję, jako państwo, że jako jednak ludzie, ci, którzy powinni być marginesem, wrócą na ten margines. A proszę państwa, teraz chwila przerwy i zapraszamy na drugą część w Telewizji Ekstra, oczywiście po Info Flash serwisie.